Had no need to fight tonight, tonight. Hejka, tu Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy metamorfozę simów widzów. Tak, jak mówiłam w ostatnim odcinku, że przerobimy sobie simkę Oli, czyli Olinka WP, taki jest tutaj nick. tak mówiłam właśnie, że ostatnio właśnie, że zrobimy sobie ją w drugim odcinku, także robimy. No i tutaj mamy tak, że dziś przygotowałam simkę, która wyjeżdża do swojej babci na wieś, ale jej strój nie jest odpowiedni. Postanowiła poprosić pomoc Korcię. Więc będziemy tutaj przerabiać na taką wiejską dziewczynę trochę. Więc może być fajnie. Zamienimy. A coś tam miała widocznie. Dobra. Przyjrzyjmy jej się z bliska. Bardzo ładna simeczka, bardzo ładna. No, widocznie na wieś zdecydowanie nie jest dobry strój, jeżeli chodzi o te szpilki przynajmniej. Ile ona ma stroi. A, tutaj jakieś miała z modów stroje pewnie. dobra. Tu jaki ma ten. Dobra, popatrzmy sobie. Okej. No dobra, także bierzemy się do roboty, przerabiamy ją trochę na taki bardziej wiejski klimat i odezwę się do was na koniec. Drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Don't walk away. There's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked. Just say hi or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked up that's ready to scream and shout. Do you have a roadmap that I can try? 'Cause I think I just got lost in your eyes. I have to tell you, I really want to. Whenever I look in your eyes, I won't make the same mistake twice. I'm ready to shake up and break the ice. Okej, no i jestem z powrotem.
Ten taki wiejski klimat trochę może w sumie mi nie wyszedł, ale chodziło bardziej mnie to kierowało tym, że po prostu, że jak ona pojedzie sobie na tą nawieść, to żeby miała wygodne ubranie, bo wiecie, jak tam pojedzie, to będzie musiała pewnie jakoś tam się zaklimatyzować, jakieś prace ją czekają i tak dalej, więc chciałam ją po prostu ubrać, żeby było jej wygodniej i bez tych szpilek, jak ona właśnie była tak bardzo elegancko ubrana, to tutaj postawiłam na taki sportowy styl i chciałam po prostu, żeby była ubrana tak wygodnie. Więc dałam jej takie zwykłe rurki, spodnie, dałam jej do tego właśnie Adidas, no i bluzę z kapturem, żeby miała i ciepło, i wygodnie. I oczywiście włosy, związałam jej te loki warkoczyka, tak właśnie wygląda, taki bardzo ładny brązik. No i do tego właśnie taki lekki makijaż, też nie dawałam jakiegoś tam super makijażu. Tutaj jeżeli chodzi o właśnie o strój wizytowy, to tak właśnie ją dałam jej taki płaszczyk, jakąś sukienkę płaszczyk. W sumie nie miałam tego nigdzie wcześniej kiedy dać i tutaj jakoś mi się spodobało i bardzo ładnie wygląda. Strój sportowy jej bardzo mi się podoba, więc tutaj takie coś. No i do tego strój do snu, taki zwykły. Tutaj, jeżeli chodzi o imprezowe, coś takiego. No i do kąpieli, coś takiego. Także nic takiego specjalnego, ale właśnie tak myślałam bardziej o tym, żeby ona po prostu miała wygodny ten strój codzienny, żeby właśnie na początek, później tam, wiecie, może jakiś zopiech wiejski, jakieś spódniczki i tak dalej. No ale na razie dałam jej coś takiego. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Łapka w górę, jak mu się podoba. I oczywiście przejmujemy na kolejną taktykę, znowu taką samą, czyli jeżeli chcecie, żeby wasz simka, rodzinka czy coś pojawiła się w kolejnym odcinku Metamorfos, to piszcie swoje imiona, ID na origin i dajcie koniecznie znać. A ja się teraz z wami żegnam, do usłyszenia, buziaki i pa pa!